Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Poznanie Boga ubogaca człowieka, przemieniając go. Ten poznał Boga, który został przemieniony w swoim myśleniu i odczuwaniu. Boga poznajemy przez Jego miłość i łaskę oraz prawdę, która wyzwala. Poznając Boga, wchodzimy w Jego życie. Widzenie Jezusa jest równoznaczne z poznaniem i rozumieniem Go. W Jezusie objawia się nam Bóg. W Nim oglądamy Boga. Jezus odsłania nam Jego. To On rzuca światło na Niego. Patrząc na Jezusa i słuchając Jego słów, zdążamy ku Bogu. Kiedy idziemy drogą Jezusa, żyjemy w prawdzie, żyjemy prawdziwie. Trwając w Jezusie, pozostawiamy za sobą niepewność własnych opinii, ocen, wyobrażeń. Mamy bezpośrednie odniesienie do prawdy Boga. Prawda wyzwala, ona prowadzi do wolności. Jezus, mówiąc o sobie, zaznacza, że do Ojca można przyjść jedynie przez Niego. Dlaczego? Ponieważ On jest prawdziwym i doskonałym objawieniem Ojca. Jezus jest Bogiem równym Ojcu. Syn jest współistotny Ojcu, czyli że jest z Nim jednym Bogiem. Wierzymy w Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Po wniebowstąpieniu Jezus Chrystus cieleśnie zasiada po prawicy Ojca w niebie. W Jezusie doświadczamy Boga jako życia i jako prawdy. W Nim objawia się nam Bóg. Patrząc na Jezusa i słuchając Jego słów, idziemy w stronę Boga. To Jezus jest prawdziwym i doskonałym objawieniem Ojca.